A ja mówię, jak się pan tutaj uratował? A mnie uratował SS-man. Ja mówię, tu właściciel takiego wielkiego hotelu i jego SS-man. Ja mówię, to niemożliwe. Myślałem, że jakiś ciubeczek jest albo coś. Albo poobozowa, może jakaś choroba. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku History Hiking. Instrument podkładamy delikatnie, jak z kobietą. Subtelnie i delikatnie. Chodźcie. Na pewno zastanawiacie się, dlaczego jestem w sklepie muzycznym w Łodzi, w sklepie Riff. I zaraz Wam na to pytanie odpowiem. Ale najpierw poprowadzę Was za kamarkami tego sklepu i tej łódzkiej kamienicy do pewnego miejsca. Trzeba się schylić, bo dzisiejszym gościem History Hiking, którego już słyszycie, ale nie widzicie, powolutku, dzisiejszym gościem History Hiking jest Marian Lichtman, który będzie przewodnikiem po Łodzi, naszym przewodnikiem i waszym po tym magicznym miejscu. Marianie, spotkaliśmy się w Łodzi w kultowej knajpie, która nazywa się Pod Siódemkami. I masz z tego lokalu dość sporo ciekawych, barwnych i nietuzinkowych wspomnień. Gdybyś się dzisiaj podzielił ze mną i z naszymi widzami History Hiking, ja i wszyscy nasi widzowie będą bardzo wdzięczni. To jest naprawdę kultowe miejsce. Tu przychodziła cała szkoła filmowa, wszyscy artyści. I bandziorów troszeczkę też przychodziło. A to był klub studencki, ale to było tak pięknie wymieszane, ale wszyscy byli kulturalni i to było piękne. Tu turbadurzy też stawiali swoje pierwsze kroki, także to jest dla mnie bardzo ważne miejsce. Ja pamiętam, bo ja byłem kiedyś gitarzystą śpiewającym i turbadurzy mnie po prostu powiedzieli mi, że ty zostaniesz perkusistą. Mówię, jak to ja perkusista, gitarzysta? Pierwszy zapiewajło Łodzi, ale nie mówią, wiesz, taki nowy zespół powstał, Beatlesi. Tam też Ringo Starr śpiewa. No, podeszli do mojego taty podstępnie, kazali mu kupić perkusję. Powiedział, on nie będzie lekarzem, nie będzie dentystą. Mój tata chciał, żebym był inżynierem. On tylko będzie muzykiem. No i tak tu postawili mi tą pierwszą perkusję. Tu była taka scena tam w rogu. Wiesz, nie miałem tego kotła tego takiego wielkiego. Ale wiesz, ja miałem bardzo silne nogi, miałem, a oni mówią, nie trzeba, bo ty tą nogą, tą stopkę grasz. I tak moje po prostu ta miłość tu powstała do tego miejsca, no bo to jest miejsce bardzo ważne, nie tylko dla mnie, to cała scena artystyczna, rock'n'rollowa. Tu się tworzyło wszystko. Tu, to jest bardzo ważne miejsce. Marian, jesteśmy w miejscu twojego urodzenia. Zgadza Ulica się. Kamienna, te okna. Tak. To twój czas. No tu się urodziłem tutaj, no. Nie było wody tutaj, toalety nie było. Do toaletki a jak trzeba... nie było toalety? No, była toaleta. Nie rozumieją tego, no właśnie. Na podwórku było i trzeba w kolejce czekać. To trzeba było tą kubkę walnąć siusiu, żeby już nie przychodzić w nocy, tak? Ale było po prostu jedno takie miejsce, takie kultowe. No i tam były spotkania. Pod toaletą, tak. Rozmowy, kuluary, tak, co się działo, wszelkie tak, plotki. Tak, tak. Wszystko się odbywało w kolejce do toalety, tak. I były zabawki takie, że hodowano też rybki. Był taki pan Święconek tam dalej. Co? I my przychodziliśmy od niego kupować rybki, bo nie było innych zabawek. No, tak, no. Tylko rybki w jakichś słoikach. Tak, tak, tak. W takiej zasadzie, nie? A jak po wojnie, po tej wielkiej traumie wychowywano dzieci?
wiesz, ciebie. No było inaczej we wszystkich rodzinach pochodzenia żydowskiego. Nie to, że było tabu rozmawiać o wojnie. Nikt nie chciał. Bo przecież ja wychodziłem na podwórko, każdy miał swojego dziadka, babcię, wujka, a ja wychodziłem i nie miałem nikogo. Zawsze męczyłem swoich rodziców, powiedzcie im, dlaczego ja nie mam dziadka, babcia, a rodzice mówi, ty masz we Wrocławiu, w Izraelu, w Ameryce. Aha, wyjechali. Tam, specjalnie mówili, tak? I to mnie cieszyło, ale wiesz, takie jako dziecko to bardzo to odczułem. No. Przecież nie mogli powiedzieć tobie i nie chcieli powiedzieć tobie, że twój dziadek, twoja babcia... Spaleni zostali zabijani. Ja zagazowani i spaleni. I tego nie mówiono. Nie mówiono. Nie. Nie tylko w mojej rodzinie, w innych żydowskich. Innych również też. Na strychach były też mieszkania ludzkie, prawda? No, mieszkania. Chodziłeś tam? Tak, chodziłem, bo na przykład idziemy do swojej sąsiadki. Ja mówię, gdzie mama, idziemy do góry na trzecie, czwarte piętro, a tam normalne łóżka były. Wszystko. I potem oni też, była rotacja. Kto dostawał mieszkanie, następni, co byli niebezdomni, bez mieszkań, bo to nie byli ludzie. Tak. Ja to na moich oczach wszystko było. Ale była taka historia, kiedy z trubadurami trafiliście do Australii, do Melbourne. I nagle poznajesz jakiegoś człowieka, który mówi, że skąd jesteście, nie? I widzisz, że on ma... Numery. Numer obozowy, na przedramieniu. Tak. No właśnie. I on to przysiadł do nas, zaczął się patrzeć, to taki wielki hotel. No on doszedł do nas, mówię, skąd ty jesteś? Ja mówię, z Polski. On wiedział, że grupa muzyków z Polski. Mówi, a z jakiego miasta jesteś? Ja mówię, z Łodzi. A z jakiej ulicy? Kamiennej. No niemożliwe, ja też z Kamiennej. Mówi, a jak się gdzie rodzice? Rodzice uciekli do Rosji, jakoś przeżyli, a rodziny żadne, getto łódzkie, warszawskie. Mieliśmy po prostu pecha, bo mieliśmy w takich dzielnicach, że były skupiska żydowskie. No. Mówi, a ja mówię, jak się pan tutaj uratował? A mnie uratował SS-man. Ja mówię, to właściciel takiego wielkiego hotelu i jego SS-man. Ja mówię, to niemożliwe. Myślałem, że jakiś czubeczek jest albo coś, albo poobozowa, może jakaś choroba. On mówi, ja ci powiem, jak to było, wiesz. Jak była łapanka, nas chcieli do Treblinki wysłać, to ja już byłem w tym normalnie zgarnięty, w tym tłumie, żeby mnie pakować do tego, a do mnie doszedł jeden facet, SS-man, mówi, chodź tutaj, ja chcę ciebie przesłuchać, żeby słyszeli ci Niemcy, którzy obok niego byli. A ja patrzę, to był Janek z mojego podwórka. Kolega. Tak, kolega, mówi. A on mi od razu, zęby od razu, ząb mi wyleciał. A ja mówię, Janek, jak ty możesz, no? A ty Żydzie, faflukte, wiesz, bo mówi po niemiecku, pół po polsku, mówię. I zaczął mnie bić, już byłem troszeczkę taki pobity, ale mówi do tego, do swoich tych innych, tych SS-manów, tych Niemców, mówi, ja jego przesłucham, bo on mi specjalnie, mam do niego sprawę, bo on kiedyś takie te Żydzidło mi kiedyś zaszkodziło, mnie pobił kiedyś, no. Parszywy Żyd. Tak, faflukte, Jude, wiesz. No i my ta bierze. Ja już byłem załamany, prawie nieprzytomny, on mnie bierze tam na przesłuchanie. Wyszliśmy jakieś 300 metrów od tego, bo tam były takie komórki, je przesłuchiwano i mordowano ludzi też, wiesz. No, on otworzył okno, wypieprzaj, mówi, to spadaj stąd. Mówi, Janek, dziękuję ci bardzo, szybko wychodź. I tak by uratował życie. Ale wspominałeś mi jeszcze takie wydarzenie z Krzysztofem Świętej Pamięci, Krzysztofem Krawczykiem, że wyście byli jak westernowi bracia krwi, coś orsztucherskie. Zgadza się. Tu. Jak to wyglądało? To tu było, nie? Tak. Krzysztof któregoś dnia przyszedł do mnie, słuchaj, mnie tata umarł, twoi rodzice są mi bardzo bliscy. Ja chcę być z tobą rodziną. Wiesz, ja mówię, jak to można w rodziny? Ja mam pomysł. Ja czytałem, że, bo jak winy tu, czytałem książkę o Indianach, to tam było braterstwo krwi. Jak my sobie zrobimy te braterstwo krwi, to jesteśmy braćmi. No. Krzysztof wziął taką tą swoją żyletkę, pokroił pierzmię tutaj. Masz i teraz, ślad, nie? Tak, to mam, mam ślad. No. I moja kolej, żeby jemu zrobić ten krzyżyk. A ja się bałem i tak to zrobiłem tak kiepsko, bo się bałem, żeby żyłem mu przerwę. Ale jakoś to przeszło i się tak po prostu przybliżyliśmy się i tak się staliśmy braćmi. Właśnie tutaj w bramie pod Siódemkami, tutaj 20 metrów stąd. Czyli to jest bardzo ważne dla mnie miejsce.
Na tej klatce schodowej też masz wspomnienia, przecież chodziłeś tutaj. No oczywiście, z tej klatki paru moich kolegów tutaj zbliżały się święta. No jak mogą być święta bez Żyda? No, a jak to bez Żyda? No ja mówię, bez Żyda? Bo chodziliśmy po kolędzie, ponieważ ja byłem zapiewał o Pavarotti ulicy Włókienniczej, to bez mnie nic nie mogło być. Dobrze się też biłem, ale dobrze śpiewałem, tylko że miałem respekt u tych wszystkich kolegów i zawsze pamiętam, Marianku, będziemy chcieli co zarobić. Czy będziesz miał czas? Ja jak taki dyrektor, oczywiście. I chodziliśmy po tej kolędzi. Przyszliśmy tu na ostatki. I oni kasowali. Tak, tak. To był tak zwany dobry utarg był zawsze. Dobry utarg. Utarg. Ja dlatego znam dużo tego folkloru religijnego. Tak. Ja. Jestem mocny w tym, bo też byłem reprezentantem ulicy też, bo zawsze jak była pastelka o 12, to się bałuty biły na Śródmieście. A Kamienna reprezentowana była przez Śródmieście. No, no my się tam wszyscy waliliśmy. No. Czyli byłem bardzo dobrze, spędzałem święta. Może sportowo. Charakterny chłopak. No tak, chłopak no z ulicy tutaj, no dlaczego nie, tu ulica piękna, tu byli też wspaniali ludzie, ja ci tak szczerze powiem, tu właśnie, mimo że ulica była niegrzeczna, ale nie, nigdy w życiu nie odczułem antysemityzmu na tej ulicy, nigdy w życiu, nigdy. Bo że mieszkali różni. Różni, tak, wiesz, bo to kwestia, wiesz, no, kwestia była taka, że ja tak, nie bałem się nikogo, nie uciekałem na drugą stronę, nie przychodziłem, jak ktoś mnie chciał bić, no. Stawałeś. Koledzy żydowscy do mnie też przychodzili ze szkoły żydowskiej Pereca, to pamiętam, kiedyś taki był Sołtys słynny, to taki bandziorek i doszedł do mojego kolegi Henryka Slepona, w tej chwili jest dyrektorem w izraelskiej telewizji, jest weteranem, wojskowym komandosem. No i pamiętam, on przyszedł i ten Sołtys powie, słuchaj, on tu nie może przyjść, ten Żyd. Ja mówię, jak to Sołtys? On taki byczek był, taki wielki, taki. Sołtys, wiesz, ty mi to nie będziesz mówił, ale z nim sam na sam wyjść do bramy, no. I on go tak zlał, Heniek, wtedy. Sołtysa? O Jezu, okropnie go zlał, bo my boksowaliśmy już. Wychodziliśmy na boks, no. I ten Sołtys płakał, no. Miał szacunek? Oj, wielki szacunek, no. I wtedy zaczęła do mnie cała szkoła przychodzić, no. Żydowska, ale ja się nie bałem tego, tylko ktoś próbował. Ale nie, ale jeżeli chodzi o sąsiadów, nigdy złego nie powiem. Nie odczuwałem tu antysemityzmu, mimo że tak szczerze powiedzieć, tak grzecznie i niegrzecznie, no, nie można powiedzieć, że w Polsce nie było antysemityzmu i nie ma antysemityzmu. Ale ja patrzę na tych ludzi pozytywnych, no. Bo problem antysemityzmu to jest problem antysemitów, a nie tylko i wyłącznie. No właśnie. Tak. To jest tak jak z patriotyzmem. Patriota chce kraju dla wszystkich, a nacjonalista chce kraju dla siebie. No i prawdziwy zgadza patriota się, chce dla wszystkich. Ja słyszałem, że ty jesteś człowiek trzech ojczyzn, że ty masz trzy ojczyzny. Trzy ojczyzny? No właśnie. Polska, Dania i Izrael. Tak, w Izraelu nie mieszkam, bo to duchowe. Tak. Polska jest dla mnie oczywiście moją matką. Dania mnie przyjęła, bo uwielbiam ten kraj. Dała mi swoje nowe życie. Godne. Także jestem bardzo bogatym człowiekiem, mam trzy ojczyzny, a Izrael duchowo. No tak, zawsze zdążę uciec do Izraela. Tak, ale słyszałem też, że odwiedzają się różnego rodzaju fani, prawda? I gratulują, albo też proszą, podobno nie proszą cię o autograf, tak? Tak, ja ci szczerze powiem, to są różni, bo na ogół fani są znakomitymi ludźmi, ale od czasu się zdarza, że taka fanka przyjdzie, chce być taka bardzo, bardzo miła i mówi, panie Marianie, mimo że pan jest Żydem, to pan jest bardzo porządnym człowiekiem, a mój kolega z prawej strony katolik mówi, ja poświadczam. Poświadczam. Tak. I tak. Marianie, marzec 1968 rok to hańba, duża hańba. Zgadza się, I ty tą hańbę odczułeś i pamiętasz doskonale. Tak, to było, wiem. Moi rodzice przeżyli wojnę, getta. Związek Radziecki, obozy, no. I nagle się tak stało w tym pięknym kraju. Nie wiem, co się stało, no. No, było nam bardzo przykro, bo dostaliśmy bilet w jedną stronę. Staliśmy się piątą kolumną, jak to mówi Gomułka. Ale on też dostał karę, bo jego żona była Żydówką. On też do końca życia był nieszczęśliwy. Spętany. To była tragedia właśnie tych Polaków pochodzenia żydowskiego, no. No i tak się po prostu stało, no. Czekaliśmy na ten moment, kiedy to wszystko
przestanie istnieć. Ja z moim tatą... Właśnie, tak, tak. Właśnie z moim tatą rozmawiałem zawsze. Tata mówi, zobaczy, że tak będzie, że może... I my byliśmy, i się baliśmy, zmęczeni, bo my się cieszyliśmy, że żyjemy po tej wojnie. Tak. Ale twoje dzieci wyzwolą ten świat. A ja mówię do taty, nieprawda. No właśnie. I się stało się tak, no. Nikt nie wierzył, że może upaść komuna. I tu stąd, od nas. Od nas, tak. Wyszło i upadła, tak. No tak się stało. Ale ty jeszcze z tym dworcem masz miłe wspomnienie odnośnie takich dość bardzo mocnych i znanych polskich artystów, których już między nami ich nie ma. No, ale na przykład Maklakiewicz. Maklakiewicz, kiedy to zawsze była taka... Piwko się piło i zawsze ci aktorzy wszyscy czekali na pociąg i my też się trubadurzy załapywaliśmy. No, ta sama, wiesz, blisko siebie. No i kiedyś doszedł do mnie Maklak, mówi, gdzie jedziesz? Do Warszawy jadzie. A gdzie coś gracie w Warszawie? Nie, jadę do Rotundy, jadę pieniądze wyciągnąć, bo to był jeden bank. A skąd ty? Co Rotunda? Co pieniądze zarobiłeś? Przecież, no nie wiesz, tantiemę mam za X-u, mówię. Przyjeżdżam do Warszawy, patrzę, Himmelsbach po lewej stronie czekają i tak przed tą kasą dochodzą do mnie. Maniek, ja mówię, co, Lichtman, ty wiesz co, sobie wyobrażasz, kupiłem sobie pianino, też będę komponował, to będę tyle zarabiał, co ty. To ślicznie, ale to no, wielkie poczucie humoru, inteligencja. Ta. Ci ludzie nas, słuchaj, no, oni nam dawali jakąś nadzieję, był śmiech. Śmiech właśnie. To przyszłość, no nie i to tym śmiechem można było tak, zakryć tak, no, tak. Tą hańbę i to, co tak, się działo. No, oczywiście. Tą szarzyznę pierniczoną, tak. I to zniewolenie. To zgadza się. I śmiechem można było pokonać też, no, nie? No, oczywiście, no i właśnie stąd, tutaj. To wszystko wyszło. Ale słyszałem, że nie chcą fanki autografu od ciebie, tak? Nie, no i to jest najgorzej, dlaczego ja wybrałem tą perkusję, dlaczego? No, to jest niedobrze, bo tam na gitarze bym stał, każda laseczka by była prawie moja, bym oczy bym widział, zbliżone by było, a do mnie przychodzą zawsze tam na tyły, mimo że śpiewam bardzo tak, dużo. Tak, no właśnie. Te duże, wszystkie głosy, nie tak, tylko wszystkie tak. Głosy, ważne głosy trubadurów śpiewam. Tylko do mnie dochodzą tak, ja myślę, że ona chce ode mnie autograf, ale nie ona, taka jedna fanka przyszła. Panie Marianie, bardzo pana proszę. Ja mówię, co, autograf? Nie, nie, niech mi pan podaruje swoją pałeczkę. Drogi Marianie, chciałbym jakąś malutką lekcję od ciebie na perkusji, bo ja na gitarze grywam, na perkusji nie grałem nigdy. Może zagramy coś razem. Nigdy nie jest za późno.